Trwają warsztaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika w Tarnowie, podczas których uczniowie zwiększają swoją świadomość na temat autyzmu. Na pewno nie wiedziałam tego, że mają tak bardzo wyostrzony słuch, że widzą tak tyle rzeczy, których my na co dzień nie widzimy. W pewnym sensie mogłam dowiedzieć się, jak z taką osobą postępować. Jeżeli spotkałabym taką osobę na swojej drodze, to będę wiedziała, jak się zachować, będę wiedziała, jak nawiązać z nią kontakt i czego nie mówić i czego nie robić przy takiej osobie. Społeczeństwo w wyniku nieświadomości często obawia się zetknięcia z osobami dotkniętymi autyzmem. Świadomość Polaków jest bardzo uboga. Bardzo często ludzie myślą, że jeżeli dziecko tupie i płacze, to jest dziecko niewychowane przez rodziców. Niejednokrotnie rodzice u nas w poradni zwracają uwagę, że ktoś zwrócił uwagę, że pani ma niewychowane dziecko. A tak naprawdę dziecko ma takie zaburzenia sensoryczne, które nie pozwalają mu choćby nawet jechać autobusem. Rodzice skarżą się na brak empatii ze strony innych, stąd nasza akcja dzisiaj. Uświadamiamy już młodzież, bo oni później w swoim życiu byli również świadomi, że są osoby z autyzmem, potrafili reagować na ich zachowania i oczywiście tą wiedzę przekazali swoim rodzicom, a nawet dziadkom. Podczas zajęć uczniowie brali udział w różnych ćwiczeniach, które na celu miały pokazanie pewnego mechanizmu postrzegania świata przez osoby z autyzmem. Chodziło mi głównie, żeby oni wczuli się w istotę i w ogóle w trudności człowieka, który ma spektrum autyzmu. I temu służyły warsztaty. Młodzież brała w nich chętnie udział, było słychać, prawda? I dla nich mówią, że jest to o tyle dobre, że po raz pierwszy faktycznie odczuli trudność tego dziecka, bo jeżeli się im o tym mówi, to no, powiedzmy, przyjmą i gdzieś puszczą mimo uszu. A jak sami poczuli to na sobie, to zaczęli odczuwać, co takie dziecko, czy też dorosła osoba może w jakiś sposób myśleć, prawda? Więc mówili, że rodziła się w nich agresja, rodził się niepokój, rodziło się coś takiego, nadmiar bodźców, które powodują, że nie wiedzą, jak się zachować, jak reagować. I to było takim głównym naszym przesłaniem i chcemy te akcje prowadzić cyklicznie. Jak wiele na ten temat wiedzą uczniowie w Szkole Szczepanika oraz co wyniosły z zajęć warsztatowych? Wydaje mi się, że niejednokrotnie mamy za małą styczność i też nie zawsze wiemy, z kim się spotykamy na przykładowej ulicy, więc takie warsztaty pomagają nam zrozumieć, wczuć się w zachowanie jakiejś osoby i też nie odbierać tego zachowania jakoś pochopnie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na autyzm 1 na 300 dzieci. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1 na 100.